Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Jest takie powiedzenie, Panie Ministrze, pokaż mi swoich przyjaciół, powiem, kim jesteś. Parafrazując to powiedzenie, można powiedzieć, pokaż mi swój budżet, powiem, jak zarządzacie państwem i jaki jest stan państwa. I my musimy patrzeć na budżet, który tu pan minister przedstawia w imieniu rządu, o którym rozmawiamy, w kontekście trzech ustaw. Ustawy okołobudżetowej, ustawy Polski Ład, przepraszam, może lepiej będzie Polski Nieład, bo słowo ład wiąże się z porządkiem. Definicja ładu to jest porządek. I ustawy budżetowej. I teraz jeżeli mówimy o tym, że ustawa Polski Ład jest bardziej nieporządkująca, panie ministrze, to chcę powiedzieć, cały system, że polski system podatkowy był do tej pory jednym z najbardziej skomplikowanych budżetów w Europie, systemów w Europie. No po tym, coście uczynili dla tego systemu, to już w ogóle nikt się nie połapie, o co chodzi. Przecież to nie jest wymysł. Tu jeden z senatorów mówił o tym, że doradcy finansowi, ekonomiści rezygnują z odpowiedzialności, no bo przecież jeżeli pracownicy urzędów skarbowych mówią, że nie jesteśmy w stanie udzielić informacji i nie mamy wiedzy na temat interpretacji, to jak mają robić to osoby zajmujące się doradztwem finansowym? Panie ministrze, wracając do tego ładu i to, co będziecie zmieniać rozporządzeniami. To jest coś niesamowitego. Ustawą, która reguluje sprawy dotyczące podatków, regulujecie rozporządzenie. I ukazała się wypowiedź pani prezes ZUS, która mówi tak, mniej więcej, panie ministrze, nie wiem, czy pan to zna, że zaliczki na poczet podatków i wszystkich danin w roku 2022 będą, ale ja bym prosił o trochę spokoju tam, panowie, będą liczone i płacone na poziomie roku 2021. No to jest coś niesamowitego. Panie marszałku, czy mogę prosić panów? Właśnie, panowie, przepraszam bardzo. Ja bym bardzo prosił o to, żebyście panowie się zachowywali w sposób adekwatny do miejsca, w którym jesteście. I ta wypowiedź regulowania takim powielaczowym prawem, jeden ze znanych ekonomistów i prawników, pan Piotr Kuczyński, nazwał, że to jest dom szaleńców. To jest coś szaleńczego w całym tym systemie. I dlatego poddaję pod rozwagę, panie ministrze, póki jest jeszcze czas, może zastanowić się nad kwestią dotyczącą polskiego nieładu. Może warto jeszcze podjąć odważną decyzję dotyczącą szybkiej zmiany, uruchomienia tego od stycznia 2023 roku, a pozostawienie tylko kwoty wolnej od podatku lub niektórych jego elementów. Wracając, zanim przejdę do jeszcze spraw związanych ogólnych, to do tego, co tutaj padło w czasie dyskusji, co i pan minister odpowiadał. Panie ministrze, mnie się wydaje, że ten budżet, a szczególnie jego zmiany, są wnioskowane i konstruowane tak, jak to często bywało w przekazie mailowym pana ministra Dworczyka, poprzez PR-owców. Przecież ja odnoszę wrażenie, że pan się dzisiaj dowiedział to, o czym pytał pan marszałek, że będzie dodatkowa tarcza, jaka jest kwota. Następnie nie ma tego w budżecie, 6 miliardów na górnictwo, 6,5 miliarda na nową tarczę. Wszystko okej. Tylko to jest budżet już historyczny, panie ministrze. I stąd też nasze zastrzeżenia. Inflacja założenia 3,5 i budowanie całego budżetu na takich założeniach. Plus wszystkie inne rzeczy dotyczące wiedzy związanej z budowaniem tego budżetu są nieaktualne. Zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej. I teraz mówi pan, że to, co jest korzystne dla podatników, to jest 17 miliardów złotych, które zostanie w kieszeniach Polaków w ramach wprowadzenia nowej ustawy Polski Ład. To łatwo sobie policzyć, panie ministrze, tak jak zresztą pan powiedział, przy
inflacji wzrostu o 5%, dodatkowe dochody, powiedział pan to na komisji, są na poziomie szacowane około 10 miliardów. Czyli zakładając, że inflacja jest jeszcze prawie dwukrotnie wyższa, no to można sobie założyć, że to na pewno będzie około 20 miliardów złotych, 18, 19, niektórzy mówią 24. Czyli łatwo sobie policzyć. Panie ministrze, proszę już to schować, to już jest historyczna rzecz jako założenia, że to, co mieli Polacy zyskać na wprowadzeniu nowego ładu, który również skutkuje w budżecie państwa, jest już historią. I teraz taki prosty przykład. Jednym z głównych beneficjentów mają być ludzie zarabiający poniżej 2,5 tysiąca złotych. I weźmy emerytów. No jestem już na emeryturze, więc jest to grupa mi bardzo bliska. W związku z tym, panie ministrze, jest emeryt, który zarabia 2,5 tysiąca złotych brutto. To w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu on zyskuje teoretycznie, według państwa filozofii, 425 zł. Teraz jeżeli odliczymy od tego 9% podatek, bo to trzeba mówić o podatku zdrowotnym, a to robi się z tych 400, już tam około 200 zł. I teraz jeżeli inflacja jest na poziomie 9%, to jest kolejne 400 tam parę. Czyli kiedy doda się te dwie liczby, to ten człowiek, ten emeryt zarabiający 2,5 tysiąca złotych, mówiąc krótko, jest w plecy. Więc proszę już nie mówić o zyskach płynących z Polskiego Nieładu. To już jest nieaktualne. Może ono w czerwcu było aktualne. Dzisiaj po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu 9% podatku na ochronę zdrowia, dana osoba traci. Pytałem pana, czy inflacja ma wpływ na budowanie wydatków instytucji państwowych. No, powiedział pan, że to jest robione tak, że nie trzeba będzie nowelizować. Ja panu przypomnę, co mówili szefowie tych instytucji na Komisji Budżetu. Że po pierwsze płace zostały chyba zaplanowane, ile pamiętam, w tych instytucjach, które przedkładały informacje, na poziomie chyba 6,5%, czy około 7,5%, coś w tych granicach. Czyli zakładając, że w wyniku tak wysokiej inflacji jedna pensja jest do tyłu, każdy z nas ma, to można powiedzieć, że ci ludzie będą zarabiali w sile nabywczej nominalnie więcej, ale to my znamy takie sytuacje. Ja szczególnie pamiętam, kiedy mówiono, kiedy zrzucano złotówkę, spadało 50 groszy. To były czasy hiperinflacji w PRL-u. W związku z tym trzeba mówić coś i patrzeć o sile nabywczej. Ale to jest sprawa dotycząca wynagrodzeń. Natomiast to, co było mówione i jak były konstruowane były wydatki, to również uwzględniano poziom inflacji. Czyli wszystko było planowane, jest planowane na 3%, tam 3,5%. W związku z tym dyrektorzy mówią, czy szefowie tych instytucji, czy dyrektorzy ekonomiczni, będziemy obcinać wydatki inwestycyjne, bo to one są do obcięcia. No przecież nie obetnie się nie zapłaci się rachunku, czy tam trzeba zapłacić rachunek za energię, który wzrasta o 700%. No trzeba zapłacić. Ale wydatki inwestycyjne można obciąć. A co to znaczy? Przecież główną, czy jedną z bolączek Rzeczypospolitej jest niski poziom inwestycji w Polsce. I inwestycje, panie ministrze, majątkowe w tym budżecie maleją w stosunku do lat poprzednich, w stosunku do PKB. Więc jak najwięcej, rozumiem, na konsumpcję trzeba byłoby dać, a jak mniej na inwestycje. Jeżeli teraz do tego dołożymy, że klimat inwestycyjny w Polsce jest klimatem kompletnie niezachęcających inwestorów, to mamy olbrzymi problem dotyczący inwestowania w Polsce. I teraz jeżeli mówimy o rzeczy korzystnej, 5% wzrost PKB. Natomiast wiecie państwo, jaki jest szacunek, gdyby inwestycje były tak jak w latach poprzednich, to byłby rzędu 7-8%. Wzrost PKB, a nawet niektórzy szacują, że około 9. To daje w czystej gotówce wzrost dochodów do budżetu państwa nie mniej, nie więcej, czyli na poziomie 40-45 miliardów. Czyli gdzie nie dotknąć, ten budżet jest zły. To, co powiedział pan senator, ja już może tyle lat nie jestem, no ale panie ministrze, tak nieczytelnego, tak rozproszonego budżetu, to myśmy jeszcze nie uchwalali. 35 czy 36 funduszy, które tylko zdawkowo są pokazywane, że istnieją w budżecie. Dlatego my poprawiamy ten budżet i zachęcamy, panie ministrze, do czego? Jeżeli ten budżet był aktualny
we wrześniu, a dzisiaj jest on kompletnie nieaktualny, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Proszę przyjść z podniesionym czołem do Senatu, do Komisji Budżetu i Finansów. Rozpoczynamy pracę, wspólną pracę na temat, jak poprawić ten budżet. W takich dziedzinach dotyczących inwestycji, nakładów na badanie, rozwój, na edukację, na zdrowie, na samorządy, aby był to budżet po stronie wydatków, który daje największe efekty, a po stronie dochodów był budżetem realnym. To jest fikcja, iluzja. To jest historyczny budżet, który rozpłynie się. I panie marszałku, ostatnie zdanie, żeby już nie wiem. Panie ministrze, ja mógłbym uwierzyć w to, że ten budżet jest bardzo konserwatywny i on budowany jest z ostrożności. Ale ja przypomnę panu, panie ministrze, jak myśmy rozmawiali w ubiegłym roku tu podczas debaty i w komisji. No czemu taki ostrożny budżet? Pan mówi, dobrze, robimy, będziemy przyglądali się. I na koniec co? 80 miliardów na plusie. Czytamy w gazetach, w mediach. Piękne zarządzanie rządu, efektywne, 80 miliardów. A mówiliśmy od początku, że to jest budżet kompletnie niedoszacowany. I ten jest taki sam, kompletnie niedoszacowany, nierealny, absolutnie w żaden sposób nieprorozwojowy, nieproedukacyjny, nieprosamorządowy. On po prostu jest nijaki. Dziękuję panie.